Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek z serii Zawinkla. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jest TOK 2 i pamiętam, że w poprzednim odcinku robiłem ankietę na to, jaki pojazd ma się pojawić dokładnie w Zawinkla, ale wiecie co? Pomyślałem, że lepiej będzie zrobić TOKa, ponieważ jest to niesamowicie jajcarski czołg, takie szistwo tak naprawdę, które po części nawet lubię. Chociażby za sprawą tego, że jest to prezent od jednego z was, widzów, można nawet powiedzieć streamerów, od właśnie ProTankera. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za ten masochistyczny, bądź co bądź, ale jednak prezent. Tak więc bardzo dziękuję za Togusia jeszcze raz. No a my przechodzimy do jego oczywiście danych. No i również zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania filmów, aby być na bieżąco z filmami dalszymi i tak dalej. Wiecie dokładnie, o co chodzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Toga, o matko boska, dobrze wiemy, jaki to jest memiczny czołg, że jest to niesamowity hot dog, że pełno osób się tutaj w nim mieści, ale wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o jego parametry, no to pancerza to chyba nie ma co omawiać. No niby coś tutaj jest, te wieża 114 i tak dalej, ale to za dużo nie odbija. Czasami częściej nawet wydaje mi się, że tył, ta skątowana płyta tutaj, jak widzicie, częściej odbija, aniżeli na przykład przód. Tak więc no, jednak wydaje mi się, że pancerz tutaj nie ma zbyt dużego znaczenia, no chyba, że jakoś zrobimy jakiś sidescrap niesamowity, to no wtedy trochę dingnie, ale to nadal jest stok, pamiętajcie o tym, że to są szóste tiery, 114 mm pancerza z przodu wieży czasami dingnie, ale to są już szóste tiery, na których mamy penetrację pod 150, może nawet niektóre czołgi po 200 mają, no. Jedyny chyba plus, jeden z jego największych, to jest na pewno wytrzymałość, 1400 punktów HP, tyl nawet niektóre ósme tiery nie mają. Tak więc naprawdę uwierzcie mi, że no, to jest świetny wynik po prostu, to jest jego jedna z największych zalet. Mobilność 14 na godzinę, wolniej niż Maus, niż T95, to jest chyba najwolniejszy czołg w grze, naprawdę. 14 na godzinę do tyłu, a jeżeli jeszcze wam uszkodzą silnik i dodatkowo zabiją dowódcę i kierowcę, no to możecie wyjść z bitwy tak naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest katorga jeszcze większa. Nie wiem dokładnie, ile wtedy tok jeździ na godzinę, ale to tam mniejsza. Jeżeli chodzi o siłę ognia, no widzicie, że ja mam tutaj wszystko na czerwono, dlatego że postanowiłem załogę z Badgera przeprowadzić właśnie tutaj do Toga, ponieważ na zwykłej załodze z Toga mam, no nawet nie mam pierwszego perka, więc mówię, dobra, już lepiej będzie z żaróweczką. Tak więc tak miejcie to na uwadze. Co my tu mamy? 10 stopni opuszczania działa, no to jest plus, to jest jednak plus. No działko, widzicie, 171 penetracji na szóste tiery, to jest świetny wynik. 239 na siódme tiery, bo przypominam, ten czołg tylko może na siódemki wylosować, jest również świetnym wynikiem. Tak więc działo, jeżeli chodzi o względy parametry penetracyjne, naprawdę jest świetne. 150 uszkodzeń na strzał, 0,36 szybkostrzelność, 2,3 czas celowania. Przeładowanie gdzieś w okolicach, czekajcie, ile ja tutaj mam? 5,27, ale pamiętajcie, moduły, perki, dyrektywy ulepszone i tak dalej, więc to możecie zejść pewnie poniżej 4 sekund ze spokojem, tak myślę. No i co więcej, maskowania tutaj w ogóle nie ma, nie uświadczymy go tutaj. Wykrywanie no, z moją załogą to nawet nie ma co w ogóle na to patrzeć. TOK 2 jest to po prostu jajcarski czołg, który... Może nie każdy powinien nim jeździć, ponieważ wkurza on niesamowicie, ale naprawdę jest beka, jeżeli po kilku głębszych pojedziecie sobie togiem. Tak naprawdę, gdy wystartujecie togiem, możecie i sobie zrobić herbatę czy jakąkolwiek kolację, wrócicie i dopiero będziecie w połowie drogi. Naprawdę czołg jest, no shitem, no co by tu wiele nie mówić, jest tyle fajnych szóstych prem tanków. Jak na przykład właśnie T-64, który również dostałem jako prezent, to jest zajebista zabaweczka, TOK 2. Można powiedzieć, że jest typową karą na przykład za źle rozegraną bitwę czy coś tego typu. Aż miałem voice cracka na końcu. Słuchajcie, wejdźmy sobie do bitwy, zobaczymy co nam wylosuje. Miejmy nadzieję, że mapę miejską bez artylerii, no bo artylerię kochają TOGa, bez KW-2-ek. Bez oj, nie, dobra, ja chyba za dużo oczekuję od WOTA, ale żeby była mapa miejska, mogą być już siódemki, mogą być arty, ale byle mapa miejska. A jeżeli da mi malinówkę, same KW-2, oiki, trzy arty i na siódemki jeszcze, no to może być nie za ciekawie. Siódemki, mapa otwarta, ale są też piąteczki, jedna arta i nie ma nawet, a o, żadnej hobicy nie ma. Ale chyba jest M4A3E8. Nie jestem pewien, czy to nie jest właśnie ten czołg, który miał haubicę. Wiem, że jakiś tam amerykański Sherpa miał haubicę, tylko nigdy nie potrafiłem odróżnić, który to był który. No i dobrze, kamuflaż niby tutaj mam, zamontowałem sobie, ale
No i właśnie, bo jako ciekawostkę mogę również powiedzieć, ja oczywiście pojadę na prawo, chociaż nie, pojadę na lewo. Ja pierdzielnie, na lewo chyba pojadę. Albo na prawo. Na prawo. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, iż TOG 2 wcale nie jest najdłuższym pojazdem w grze. Z tego co pamiętam, GW Tiger, ale teraz nie pamiętam, Arta niemiecka albo 8 tieru, albo 9 jest najdłuższym pojazdem w grze. I tu jest problem, bo też nie pamiętam, czy wliczając to lufę, czy też nie. Ale pamiętam, że takie coś właśnie, takie buty były, że TOG nie jest najdłuższym pojazdem, aczkolwiek wydaje się najdłuższym. Nie, chyba w dzisiejszym odcinku będzie strasznie dużo cięcia, no bo macie patrzeć, jak jadę 13-14 na godzinę na pole bitwy. O, jest damage, jest. O, dobra, no i już zmarnowałem swoją szansę. Super. I KV już tutaj ginie. 0 do 1, nie wygląda to zbyt ciekawie. Idiot Team oczywiście, bo jako pierwszy zginął. Zawsze tak jest. Jeżeli koleś jakikolwiek pierwszy ginie, po nawet nie minucie, po dwóch, to zawsze jest, że wina Teamu, bo nie wiadomo co w sumie, czemu on tak wyjechał. Nie, zawsze wina Teamu, ponieważ on wyjechał. O, i mam spotam, tak więc spodziewamy się ataku od artylerii. Jestem pewien na 100%, że artyleria nas. O, słyszeliście? Gdzieś tutaj, tu walnęła. Super, super. Artyleria. O, Dobrze się bitwa zapowiada. Od razu mówię, nie będę grać drugiej bitwy togiem. Sorry. Lubię się trochę powkurzać na wota, ale nie na tyle, żeby grać dwie bitwy pod rząd togiem. Matko boska. Strzelmy jakiś damage. O, super, dobra. Ja już się cofam. Dajcie mi się cofnąć, panowie. No tak, dobra. Taki plus tego posiadania HP jest żaden tak naprawdę. No możecie sobie na dużo pozwolić, ale po co? Po co przyjmować damage? No nie, to posiadanie dużej ilości HP jest dobre. Aha, rykoszet. Jest dobre, ale tylko wtedy, kiedy możecie coś odbić, no bo. Znaczy, kurde, to jest ciężka sprawa, no bo niby fajnie, że TOG ma tyle HP, ale no co to rekompensuje? No nie za dużo. Działo jest jedynie fajne w tym czołgu, no mobilności tutaj brak. Pancerza brak. Dwa plusy tego pojazdu. Działo. No i właśnie. Punkty HP. O, i depresja działa właśnie. To są dwa, trzy plusy teraz znaczy się. Które no są, ale to tak nie sprawia, żeby ten czołg jakiś był rewelacyjny. O, gąska jeszcze. No rewelacja. Mam uszkodzonego celowniczego, ale będzie chyba damage. Jest, mamy damage. I się odbił. Panie, panowie. Dobra. Pięknie, mamy killa nawet. Kurde. Drugie, ałaja. Dobra, nie wkurzajcie się, załoganci. Już je cofamy. 5 na godzinę do tyłu. O, i nagle przyspieszyliśmy do 6. Super. Ale cieszę się, że przynajmniej nie pojechałem na drugą flankę, bo tam od razu bym zginął. To już by była kicha totalna. Nie wiem w sumie co robić, serio. Nie mam absolutnie żadnego pomysłu na tą bitwę. Wydaje mi się, że to jest bitwa raczej na 100% przegrana. No nie, no. Nie wiem, kto normalny może na przykład mieć 3 gwiazdki na togu, nie? O, jeszcze Ding Dong, no super. O, jest, mamy damage, super bitwa, jest, super. 3 do 11, 380 damage'a, 140 po spocie i 85 zablokowane. I ja tu wcale nie robię tego na siłę czy coś, żeby mi specjalnie bitwa nie poszła. Ja się naprawdę staram tym togiem grać, ale nie da się tym czołgiem grać, naprawdę. Ja nie wiem, czy Wargaming specjalnie go takim zrobiło, żeby był tak słaby, czy o co dokładnie chodzi, ale nawet patrzcie na tego Tigera P. On już jest 100 razy lepszy aniżeli TOG. Naprawdę, no kto normalny, ten co za wariat tu leci, kto normalny chciałby mieć 3 oznaki biegłości na przykład na TOG-u? Czy jest w ogóle taka osoba na świecie? Tak w ogóle? Czy jest ktoś taki normalny, kto zrobił 3 oznaki biegłości na TOG-u? Jeżeli tak, to jest jakiś, nie wiem, jakiś masochista typowy. No jak widzicie, bitwa za dobrze nie poszła. 2000 kredytów. O matko boska. To jest. Ja nie wiem co powiedzieć po prostu o tym czołgu. Naprawdę. Nie wiem jakim sposobem Wargaming zrobił ten czołg. Znaczy, no wiem, no, w sensie jak go zaprojektowali i tak dalej. Mieli te plany konstrukcyjne, ale czy oni naprawdę chcą, żeby ten czołg był tak słaby, tak memowy? No bo kurde. Zauważcie, jakie czołgi
premium czy nawet zwykłe są na szóstym tierze. Co my tu mamy? Nawet brytyjska linia Cromwell, świetny czołg, a T8, który no bądź co bądź jest spoko, Churchill GC, najbrzydszy czołg w grze, najbrzydszy czołg w grze, ale ze świetnym działem. Churchill 7, no nie jest on rewelacją, ale jest spoko. Firefly, no bardzo okej. Okay. Achilles również, kopytko. W Szwedzi co tam mają? No STRV-74 też jest okej. Okay. I KV-em grałem, też był spoko. No mamy masę dobrych czołgów naprawdę na szóstym tierze. Czy to premium, tak jak mamy tutaj MK czy SU-100Y, a Wargaming oferuje nam, no w sumie już nie oferuje, bo nie ma go w sklepie premium, Toga 2, który... Nie wiem, co aż powiedzieć naprawdę o tym pojedzie. Nie kupujcie go, szczerze, naprawdę nie kupujcie go, chyba że, nie wiem, brakuje wam akurat Toga, że był w kolekcji, bo to jest po prostu masakra, tym nie da się grać. Zobaczę tylko jeszcze, ile mam bitew na tym. 41? Cholera. 2200 ja tym zrobiłem? Nawet nie pamiętam kiedy. No, musiało być dawno i chyba nieprawda. Mniejsza, dziękuję wam za oglądanie. Jest strasznie krótki odcinek przez to, że go tak pociąłem zapewne, ale co mam więcej o Togu powiedzieć? Tog to jest po prostu klasyka World of Tanks, jeżeli chodzi o memiczne jajcarskie czołgi w tej grze. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka dla zasięgów oraz subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami. Ja wam jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!